Wiśniewską. Nauczycieli, pracowników administracji obsługi. Słuchajcie, jesteśmy w przededniu kolejnej rocznicy obchodzenia Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to już 99 rok, jak nasza ojczyzna po 123 latach niewoli odzyskała upragnioną niepodległość. Musimy mieć tego świadomość historyczną, że 123 lata to był tak długi okres czasu, że nikt z żyjących nie pamiętał wcześniejszej Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Te osoby, które wywalczyły niepodległą Polskę, po prostu urodziły się, ich rodzice często urodzili się w czasie, gdy Polski nie było. Na tyle silnie były zakorzenione tradycja, kultura, religia, wszystko to, co wartościowe, na tyle silnie było zakorzenione w społeczeństwie polskim, że pamiętano, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza tradycja, do czego należy dążyć. Oczywiście dzisiaj po 99 latach zastanawiamy się, co z kolei nasi rodzice, może już dziadkowie i bradziadkowie, zrobili dla naszego kraju przez te 99 lat. Tego można by się uczyć na lekcjach historii. Ale również o tym powinniśmy pamiętać tu i teraz, dzisiaj. My, niezależnie od tego, czy dzieci są w przedszkolu, w zerówce, w klasach 1-3, czy w szkole podstawowej, czy w gimnazjum, czy my jako osoby pracujące. Każdy z nas ma swoje zadanie do wykonania. Już od jutra będziemy chodzili w setny rok odzyskania niepodległości, bo jutro będzie 99 lat, tak? A już od jutra będziemy się zastanawiać, jak uhonorować rocznicę za rok, czyli tą okrągłą setną. Obyśmy mogli i mieli co świętować w duchu właśnie radości i wzajemnego zrozumienia. Dziękuję bardzo. Patriotyczny nastrój prowadzi nas Alicja Osmańska, która zaśpiewała piosenkę w listopadzie. Zapraszamy. Dzień ten był dniem ostatecznego wyzwolenia Polski.
odtąd Polska zaczęła żyć własnym, samodzielnym życiem. Dzień 11 listopada to święto naszego zmartwychwstania, święto odrodzenia naszego państwa. Od tego dnia datuje się historia niepodległego państwa polskiego, związana zawsze z nazwiskiem marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, który pracą swego życia przygotował i stworzył warunki do urzeczywistnienia tego, o czym marzyły i o co walczyły cztery pokolenia. Dlaczego 11 listopada jest naszym świętem, świętem wszystkich Polaków? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, przeniesiemy się na ulicę Warszawy, gdzie znajduje się nasza reporterka Emilia Kozłowska. Nikt im nic nie kazał, poszli i powiedzieli.
nikim nic nie kazał, poszli, bo tak chcieli, bo takie dziedzictwo wziął posiada król. A gdy ciemną nocą kędy śniał Boże, niósł po nocnej rośnie głuchy alarm. Ktoś się cicho modlił w murowanym dworze, ktoś w bielonej izbie cicho bił o próg.
odbył się pierwszy etap szkolnego konkursu pięknego czytania dla klas czwartych. Komisja konkursowa w składzie pani Anny Zięby oraz pani Żanety Gorczyńskiej wytypowała trzy najlepsze osoby, które dziś zaprezentują nam swoje umiejętności i zawalczą o miejsca na podium. O udział w obradach komisji konkursowej, która przyzna uczestnikom pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce w konkursie, poproszę pana Jana Potomskiego, panią Annę Grenasiuk oraz panią Annę Ziem. Zapraszamy pierwszego uczestnika, Wiktorię Knorp z klasy 4 lice. Wzruszenie i radość z odzyskanej niepodległości zepchnęły w tych dniach na plan dalsze troski i dolegliwości, pod którym brzemieniem uginał się naród. Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony, nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo na zawsze. Chaos to nic, będzie dobrze, wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki zbiegłej Moraczewskiej. Prosimy o wystąpienie Martyny Nowickiej z klasy 4 lice. Wzruszenie i radość z odzyskanej niepodległości zepchnęły w tych dniach na plan dalsze troski i dolegliwości, pod których brzemieniem uginał się naród. Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony, nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo na zawsze. Chaos to nic. Pisał świadek wydarzeń, premier i minister Jędrzej Moraczewski. Jako ostatniego uczestnika prosimy Nikodema Słupskiego z klasy 4 A. Wzruszenie i radość z odzyskanej niepodległości zepchnęły w tych dniach na dalsze troski i dolegliwości, pod których brzmieniem uginał się naród. Niepodobno oddać tego upojenia, tego szału radości, jak i ludność polską w tym momencie. Martyna Rubińska z klasy 4 C zajęła trzecie miejsce. Gratulacje. I Nikodem Słupski z klasy 4 A zajął pierwsze miejsce w naszym szkolnym konkursie. Dziękujemy serdecznie za tak piękne przybliżenie nam tekstów historycznych. Proszę, pan wicedyrektor zajmie głos w równie ważnej sprawie honorowej. Słuchajcie, dzisiaj Święto Niepodległości. Ostatnio odbywało się u nas dużo zawodów sportowych i właściwie z każdych zawodów tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ obojętnie, czy u nich hokej, czy siatkówka, czy biegi, są czołowe miejsca, ale nie o tym dzisiaj. A mianowicie, niespełna miesiąc temu Maszyncica odbył się gminny turniej piłki nożnej chłopców. Nasi panowie prowadzili 2-0. Do końca meczu 5 minut. 2-1, 2-2. Ostatnia minuta, rzut rożny.
i piłka padła do rąk w siatkę. Siatka miała niby gdzieś tam jakiś otwór i był problem, czy wpadła piłka prawidłowo, czy też nieprawidłowo. Była to bramka na wagę awansu. Albo ktoś pojedzie na powiat, albo w Marzyńcice, albo w Urzędzie. Na naszej bramce naszej stał Bartek śpiewak i jako bramkarz powiedział, że piłka wpadła prawidłowo. W związku z tym szkoła podstawowa imieniem przyjaciół ziemi w Marzyńcicach ufundowała puchar fair play dla Bartka. Zapraszam Bartka, zapraszam panią dyrektorę. Wyprowadzić.